Siema widzowie, z tej strony Zawias. W dzisiejszym odcinku powiem wam, czy warto grać w Red Dead Redemption 2, ale zanim zaczniemy, możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Jeżeli film wam się spodoba, możecie go również udostępnić dla znajomych. To bardzo pomaga dla kanału, więc byłbym wdzięczny. No i bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Więc zacznijmy od plusów, które udało mi się wyłapać podczas mojego gameplayu w Red Dead Redemption. Jednym z nich, o którym nie można byłoby nie wspomnieć, jest świetna oprawa graficzna oraz audiowizualna. Tak jak widzicie w tle, mapa świata jest bardzo zróżnicowana. Znajdziemy na niej prawie wszystko. Od pustyń po dżungle, lasy i zaśnieżone szczyty gór. To jest na pewno ogromną zaletą. Przechodząc do kolejnego czynnika zwiększającego cenę gry, musimy sobie powiedzieć o bardzo dużej szczegółowości i realistyczności Red Deada. Na mapie nie znajdziemy prawie żadnych niezagospodarowanych miejsc. Wszędzie możemy znaleźć jakieś aktywności poboczne, zdarzenia losowe z NPC-tami lub możemy poprzyglądać się napotkanej przez nas faunie i florze. Gra zawiera również nieskomplikowaną fabułę, która jest jednak bardzo porywająca. Chęcią bym wam ją tutaj omówił, ale nie chcę spoilerować wam gry i przedłużać przez to niepotrzebnie materiału. Chciałbym wam również powiedzieć o oprawie audio, którą możemy słyszeć podczas rozgrywki. Jest ona na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Muzyka zawsze jest idealnie dopasowana do danej sytuacji, więc czy jedziemy konno, czy rabujemy bank, zawsze możemy idealnie wczuć się w grę. Ostatnim plusem, który wymienię w dzisiejszym materiale, będzie tak naprawdę główny trzon rozgrywki, czyli walka, że mamy ponad 70 broni, gdzie każda jest odmienna od innej. Dzięki odpowiednim efektom specjalnym bardzo dobrze czuć moc takich broni jak strzelba czy snajperka. Walka wręcz również jest bardzo dobrze zrobiona. Możemy wykonywać uniki, bloki oraz kontry. To przy odpowiedniej wprawie może dać nam naprawdę fajne efekty. W Red Dead Redemption 2 posiadamy również tryb ataku specjalnego, w którym możemy spowolnić czas, a następnie w efektowny sposób wypuścić salwę w stronę przeciwników. To sprawia naprawdę dużą przyjemność. Oczywiście żadna gra nie może składać się ze samych plusów, więc teraz przejdźmy do negatywów Red Deada. Jest ich oczywiście znacząco mniej niż plusów i dla większości osób będą one marginalne, ale uważam, że również trzeba o nich wspomnieć. Trzecim minusem jest trudność rozgrywki. Gra pod tym względem jest często mocno niezbalansowana. Mamy misje, które są bardzo, bardzo proste. Nie wymagają od nas praktycznie żadnych umiejętności. Ale również mamy misje, których będziemy przegrywać wiele razy, przez co niektóre osoby od tej gry mogą się odbić. I drugim, a tak naprawdę ostatnim minusem, bo nie chcę wymieniać więcej na siłę, jest to, że gra niezależnie od wybranego przez nas zakończenia, zawsze kończy się praktycznie tak samo. I niezależnie co robiliśmy wcześniej w grze, nie ma to większego wpływu na losy naszego bohatera. Podsumowując, Red Dead Redemption jest jedną z najlepszych gier, jakie grałem i uważam, że warto w nią zagrać. Oczywiście nie jest to gra dla wszystkich, ale jeżeli lubicie klimaty westernu, na pewno się nie zawiedziecie. Jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka oraz napiszcie komentarz. Zachęcam również do dołączenia na Discorda, do którego link znajduje się w opisie. W dzisiejszym filmie to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, na razie.